Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w pierwszym odcinku z serii Mod Test w grze Farming Simulator 19. Tak, pierwszy odcinek, seria testowanie modów, czyli Mod Test. No i na pierwszy odcinek idą dwa pierwsze mody, które wyszły dzisiaj, czyli w dniu premiery Farminga. Czyli jest to kombajn, który był na start w Farmingu 17, czyli kombajn Kezlis International Axial Fallow 1660. Z takim headerkiem, jak widzicie, rozdzielacze łanu są dodane do headeru w headerze, więc duży plus. No i takiego D4 Agrostara 661, którego też nie mogło zabraknąć w farmingu. Owszem, również go dzisiaj przetestujemy. Nie chcę poradzić z tym gruberkiem RAW. No i co, tak zaspoileruję, dzisiaj, znaczy wy jutro dostaniecie ten odcinek z mod testu rano najprawdopodobniej, a odcinek pierwszy z serii pierwszej dostaniecie jakoś po południu lub pod wieczór. No więc co, przechodzimy do kombajnu najpierw, zajmiemy się najpierw kombajnem, siadamy sobie. No jak widzicie, kombajn prezentuje się tak, bardzo ładnie. Tu jest dodana nawet taka lampka, nie wiem czy na 17 była, jak widzicie wszystko się w lampce odbija. Nowy założony filtr. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. No i co, mowy pokażę w środku. W środku też bardzo ładnie wygląda kombajn. Tu widzicie wszystko ładnie pokazane. Jeszcze ładniej w 17 na pewno. Ładniejsze wykonanie. No i co, zapalmy go sobie. No dźwięk jest poprawiony, jest głośniejszy. Działające koguty. To podstawa. Działające oświetlenie, mamy światło takie, o, światła takie właśnie robocze tylne, no i halogeny przednie, czyli takie już na full jak kosicie gdzieś sobie w nocy. Podnoszenie tego headera na myszkę działa, wysuwanie chyba, a wysuwanie nie działa, czekajcie, a nie działa wysuwanie, przepraszam bardzo, wysuwanie działa. Podnoszenie, widzicie, też działa, dynamiczne węże są podłączone pod niego. Żeby kosić, to oczywiście trzeba go rozłożyć, czy standardowo. Jedyny błąd, jaki zauważyłem, tutaj wysiądziemy, wystające kable z kombajnu, czy to nie wiem, czy to jest, czy to tak ma być, nie wiem, czy to tak ma być, czy to jakiś błąd po prostu jest. A nie, to jest odsieczkarni chyba, poczekajcie. A nie, to nie jest odsieczkarni, odsieczkarni też się składa, widzicie, drabinka się wsuwa, tak. Pokosimy sobie chwilę, tak, chwilę, tak. Czyli tu jest, nie wiem, czy to tak ma być, napiszcie mi w komentarzu, to żółte, czy to jest błąd po prostu, tekstrowy jakiś. Dobra, pojedziemy sobie, zobaczymy, czy tam wał się kręci, czy co, czy coś. Zobaczymy, czy wszystko w ogóle działa. To ja sobie obkosiłem kolanym standardowym dookoła. Dobra. No i co, włączamy, jak będziemy się czkarnie jechać. Wałek się nie kręci. Tu turbinka chodzi niby, tu z jednej strony wałka nie widać, więc też taki do poprawy trochę mod jest. Więc tak trochę średnio bym powiedział. Dobra, pojedziemy sobie, obkosimy, kółko zrobimy. Jakoś to wygląda, animacja wysypywania ładna jest, bardzo ładna. Jak widzicie, tutaj joystick się wszystko ładnie rusza w środku, ale nie działają pedały hamowania. A szkoda. Widzicie, na FPS podczas kochania no spadają. Pewnie ta animacja wciągania coś się robi lub ten kurs, no nie wiem. Ja tego nie ogarnę, gram tak jak mi każe, grać i nie narzekam. Zrobimy sobie jedno kółko. W środku jest bardzo cichutki ten kombajn, jak widzicie. Zobaczymy jak z zewnątrz trochę pokosimy sieczkarnię, zobaczymy jak ten sieczkarnia się sprawuje. W ogóle ma wyjść jakaś przyroba samozbierająca do belek niedługo, więc też będzie fajnie, można protestować sobie, no belki jakieś porobimy sobie na pewno, no to jest pewne też. Dobra, ja tu może włączę teraz sieczkarnię, czy włączę sieczkarnię, o! Też ładny wywód sieczkarni jest, już mi się podoba, te talerze widać, że pracują tak, a nie leci nie wiadomo skąd ta sieczka. No więc taki kombajn ocenia pomimo tych dwóch błędów, nie wiem, czy wałka brakuje, tak wszystko działa, no nie, brakuje wałka i, no i ta tekstura, chociaż to może tak ma być, bo to coś widzę jest przyłączone do niego, więc to może tak ma być, no ale brakuje jednego wałka odbioru mocy do headeru,
który powinien być tutaj właśnie, no ale go nie ma. Raczej bez tego kombajn by nie ruszył, no nie? On powinien być właśnie wzmocowany tutaj, ja wam to pokażę. Tutaj, no. Zobaczymy, czy tam jest po tej stronie header dziura na to. A nie, nie ma dziury. Czyli wałek headeru moc, odbioru moc może być tylko jeden. Ten kombajn, no dobra. To na razie moda, mod dzik taki o 10 na 10, oceniamy oczywiście link do pobrania, też macie w opisie. No modka, więc też przez grę możecie sobie pobrać, więc co, tyle to by było z kombajniku. Dobra, wchodzimy sobie do dojczyka. Wsiadamy, nie zapalamy, a wiem, już to pokażę, w kombajnie sprawdzam, czy się ośki uginają, jak wyjdziemy na jakąś górkę, to więc musimy sobie pojechać pod jakąś górkę. Pod jakąś górkę, tam jest górka jakaś. A nie, tutaj, o widzicie, tu możecie zaobserwować. Dobra, pojedziemy na tamtą większą górkę. Zobaczymy, czy się osie uginają. O, tu będzie coś miało widać. O, coś się ruszyło, widzieliście? O, tu będę z góry zjeżdżał, może tu będzie. O, jest podniesiona lekkość. O, tutaj skacze. Dobra, tu nie będę jeździł tak. O, widzicie, chodzi ośka, więc jest bardzo. Wow, ładnie. Dobra, przechodzimy sobie do dojczyka. Dojczyk. No i tak, dojczyk tak z zewnątrz wygląda. No też bardzo, bardzo ładnie się prezentuje. Wchodzimy sobie do środka, zaprezentujemy go też tak. To mój gość taki, brunecik, ładnie wygląda. No dynamiczne węże z nim. Są kontaktybilne, no jakby to nie było. Ale ten gruber nie ma dynamicznych węży, no bo gdzie taki starszy gruber by miał węży dynamiczny. Wszystko wygląda tak. No w środku wideo się zmieniły trochę wskazówki i zegary, no nie? Więc to jest też dla mnie na plus. W ogóle. Dobra, odpalmy go sobie. W środku bardzo cichutko, dźwięk nowy. Na zewnątrz też tak w miarę cicho. Światełka to są takie właśnie standardowe, halogeny tylne i halogeny przednie. Podniesiemy sobie gruberek, trochę go dźwignie, ale myślę, że sobie da radę. No i widzicie, białe są liczby na tym, na liczniku, więc bardzo fajnie to też wygląda. I sobie pojedziemy na to pole, tutaj owce, testujemy go. Tak, dokładnie, tutaj przyjechaliśmy. Będziemy sobie tutaj testować. No i dobra, opuszczamy sobie. Zobaczymy, jak on się podczas pracy sprawdza. Pojedziemy najpierw sobie w kabinie. No prędkość robocza z agregatem 15 na godzinę. No tak, myślę, że z takim agregatem to jest całkiem w porządku. Na zewnątrz też w miarę się prezentuje. Fajny dźwięk, taki mruczenie ma takie fajne. Ten Deutschfahr, więc naprawdę, modzik też taki na plus. Pierwszy dzień i pierwsze mody, no i to jest właśnie widać, że twórcy coś chcą dla nas zrobić, pokazać, że czymś się postarali. No jakby się wiadomo, nie postarali, to kto by to kupił, no nie? No to, że nowy silnik graficzny, to nawet nie wiedziałem, że tak będzie dobrze chodziło, no nie? No, optymalizacja jest problemem tylko w 3 animacji koszenia, no ale można przebyć, cały czas będzie się kość na save, no nie, no bez przesady, no nie. Dobra, teraz, więc tak, na zewnątrz się sprawdza i w ogóle się sprawdza, ładnie, naprawdę piękny Deutschfahrek, ładnie się prezentuje. Teraz byśmy przetestowali ośkę na tej górze, co tam kombajn stoi. Dobra, tylko on tutaj mu sobie jecha, o, to może być widać, nie, bo tu jest obsunek zbyt duży. O, jak widzicie, to powinno zaraz widać, jak ośko będzie chodzić. O, zaraz będzie widać. O, jest, wsyła się ośka. No, ładnie chodzi pod tymi górkami. No dobra. Gasimy go sobie, on fajny dźwięk gaszenia. No i co? W dzisiejszym odcineczku mod testu to by było na tyle. Przetestowaliśmy sobie właśnie taki kombajnik. Dojczyka też oceniam 10 na 10 pod względem wykonania i w ogóle.
No więc co, linki do modów macie w opisie. Napiszcie, czy taka nowa seria wam się podoba, czy wam się nie podoba, czy może się w ogóle nie chcecie tej serii, ale myślę, że się spodoba. I co, dzisiaj ten odcinek dostaniecie w środę rano, później po południu dostaniecie pierwszy odcinek z pierwszego sezonu z Farminga. No i co, ja się będę z wami żegnał do następnych produkcji z Farminga 19. Trzymajcie się, cześć, no i pa, pa.